Słuchajcie, nie wiem, co mam powiedzieć. Dzisiaj naszła mnie taka konkluzja, kończąc ten nóż, że szukamy drewien stabilizowanych, różnych barw, różnych akryli i tym podobne, a czasem po prostu sama natura może nam dać cudo, które będzie zachwycać. Nie będę jakoś, kurde, skromny, powiem szczerze, to jest piękne. Wrzucałem zdjęcia masywu z Zirkoten, chyba tak to się wymawia. Udało mi się swego czasu zakupić takowy na serwisie, ale drogo. Popełniłem taki oto nożyk. Będzie służył do cięcia jakichś badyli, niebadyli i robienia kryjówek. Będzie go miał pan, który zajmuje się obserwacją ptaków, którego też pozdrawiam. I pomyślałem, że nakręcę mały kneifporn z olejowania tego drewna. Nie oczekujcie cudów, że nagle ono się jakoś inaczej wybarwi itp. itd. Bo tak chyba nie będzie. Jest to bardzo twarde drewno. Jak na razie to najtwardsze, z jakim pracowałem. Tak, wiem, wielu powie. Nie miałem jeszcze okazji pracować z Desert Ironwood, czy jak to tam się nazywa. No dobra. No to do sedna. Lecimy. Pokos lniany, w którym maczam paluchy, podgrzany do około 50 stopni. I teraz druga mańka. Już widzę, że jest dobrze. To jest wstępne olejowanie. Później jeszcze raz podgrzeję pokost i walnę nóż, żeby sobie w nim poleżał tak z pół godzinki. Przy tak twardym drewnie chyba to nie jest aż tak wymagane, ale zrobię to pro forma. Dobra. Słoik odstawiamy. Stara koszulka Iron Maiden. Tak, jeszcze tylko dodam, polerowanie drewna zakończyłem na gradacji 1500. Efekt mamy taki. Cudo. Przynajmniej dla mnie. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się.